Cześć kochani, z tej strony Estera. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym opowiem Wam historię, w którą być może nawet większość z Was nie uwierzy. Stało się to w poniedziałek, dzisiaj jest środa. Ostrzegam od razu, że ten film na pewno będzie dość emocjonalny, trochę taki chaotyczny, dlatego że ja do nagrywania takich filmów nigdy się nie przygotowuję, po prostu opowiadam, wiecie, tak z głowy, spontanicznie. Zresztą to jest taka historia do opowiedzenia, której, nie wiem, myślę, że nawet nie dałoby się jakoś przygotować i opowiedzieć jej ładnie i składnie. Także nie wem w ogóle od czego zacząć. Zacząć i chyba nigdy w życiu nie denerwowałam się aż tak bardzo nagrywając film. To wszystko wydarzyło się w poniedziałek. Pani z opieki społecznej przyjechała po Różę, na szczęście. Na szczęście Róży tutaj wtedy nie było. Róża miała akurat wtedy widzenie z Łukaszem. A ja poszłam sobie do miasta naprawić screen. Chłopcy byli oczywiście w szkole, bo zepsuł mi się screen w telefonie, coś tam mi nie działało i poszłam go sobie wymienić. Przez pół godziny pochodziłam po mieście, wróciłam do domu i słuchajcie, nagle usłyszałam pukanie do drzwi. Otworzyłam drzwi, a tam sąsiadka z naprzeciwka. Ja tę sąsiadkę widziałam dopiero drugi raz w życiu. Ona kiedyś zadzwoniła do mnie dzwonkiem o godzinie 23:15 i poprosiła o cukier i herbatę. Dla mnie to było bardzo dziwne. No, Bartek się wtedy ze mnie śmiał, że jestem rzeczywiście bardzo introwertyczną osobą i że oczywiście przesadzam. No, dla mnie to było dziwne, bo raczej zwykli, normalni ludzie takich rzeczy nie robią, ale dobra. Więc zapukała do mnie do drzwi dość intensywnie, głośno, więc od razu poszłam je otworzyć, nawet nie patrzyłam, kto stoi za tymi drzwiami. No i zaczęła do mnie krzyczeć, że mam zadzwonić po ambulans, po karetkę, dlatego że jej kolega przedawkował i umiera. Przysięgam, że tak było. Cała się trzęsę, kiedy o tym mówię, bo to jest naprawdę tak niewiarygodne. Ja nie wierzę, że mi się w życiu ciągle przytrafiają takie osoby, że ja takie sytuacje, że ja po prostu jakoś przyciągam do siebie osoby z totalnego marginesu społecznego. Dobra. Przejdźmy do historii. No i oczywiście wykręciłam 999. Oni się zapytali, czy mają przysłać policję, czy ambulans. Ja powiedziałam, że ambulans. Zadawali mi jakieś inne pytania, więc krzyknęłam, że człowiek umiera i że nie mają mnie o nic pytać, tylko mają tutaj natychmiast przysłać kogoś po ten adres. No i ta pani, z którą rozmawiałam przez telefon, zapytała się, co on brał. No ja oczywiście nie wiedziałam, co on brał, więc zapytałam tej dziewczyny. Nasze drzwi są totalnie naprzeciwko siebie. Vis-a-vis. Dzieli je tylko taki malutki korytarzyk. To jest osoba, która mieszka tutaj najbliżej, dlatego ona przyszła akurat do mnie. Ta pani też się pytała, czy on oddycha i czy jest przytomny i ta dziewczyna wbiegła do mieszkania, żeby to sprawdzić. A ja naprawdę bardzo nie chciałam tam wchodzić, no ale w końcu musiałam tam wejść, no i rzeczywiście ten człowiek nie oddychał, później znowu trochę oddychał, potem nie oddychał i pani z dyżurki, nie wiem jak to nazwać, ta pani, z którą rozmawiałam przez telefon, ta, która przysyła karetki, zapytała, co on brał. I ta dziewczyna powiedziała, że dała mu coś, nie wiem jak to się nazywa, Nioxon, Nioxon, coś takiego. I ja myślałam, że to jest jakiś narkotyk. Ja powiedziałam, w ogóle powtórzyłam to jakoś źle, nawet teraz nie potrafię tego wymówić. No i ona powiedziała, że ona mu to dała i że on powinien, że po tym powinno być wszystko okej. Słuchajcie, później okazało się, że ten człowiek przedawkował heroinę. Tak, człowiek przedawkował heroinę. Mam tutaj naprzeciwko sąsiadkę, która bierze heroinę, brała od rana heroinę ze swoim kolegą, on przedawkował. No, ja po prostu nie wierzę. Wiem, że ten film będzie naprawdę taki dziwny, taki chaotyczny, ale ja teraz nawet po dwóch dniach nie potrafię tego opowiedzieć w jakiś składny sposób. To, co zobaczyłam, było naprawdę po prostu obrzydliwe. Ja wiem, że to był człowiek, ale on był naprawdę ohydny. To był taki typowy narkoman. Potem się okazało, że ma 55 lat. Co mnie zdziwiło, że był gruby, a nie chudy. Bo zawsze myślałam, że ludzie, którzy biorą heroinę, są jacyś chudzi. A ta dziewczyna, słuchajcie, nigdy w życiu nie powiedziałabym, że ona jest narkomanką. Naprawdę, nigdy w życiu. Co prawda jest zaniedbana, ale fajna, ładna dziewczyna. Gdyby o siebie zadbała, gdyby z tego wyszła, gdyby wyszła na prostą, naprawdę byłaby fajną, atrakcyjną babką i też nie wydawała mi się jakaś nieinteligentna.
normalna, fajna dziewczyna. Tak się wydawało. No i ten człowiek, już, on już był ogólnie siny. Ta pani, ja z nią rozmawiałam przez telefon, więc ona powiedziała, że mam mu robić masaż serca. Ja powiedziałam, że nie umiem tego robić. Możecie mnie teraz oceniać, możecie mówić, że Boże, człowiek umierał, a ja stałam jak sparaliżowana i po prostu nie czułam nic, ale wiecie, weszłam do tego mieszkania, tam był smród, brud, pudełko z igłami i strzykawkami na stoliku. Ja nie chciałam niczego dotykać, a już na pewno nie chciałam dotykać tego człowieka. Poza tym mi się już wydawało, że on nie żyje, bo on był siny. I ta pani powiedziała, że w takim razie ona mi powie, jak to robić. Ja włączyłam głośnik, tak żeby był telefon słuchać głośno. No ale ta dziewczyna robiła mu to sztuczne oddychanie. On tam w międzyczasie jeszcze zwymiotował, więc nie wiem, czy żył, czy nie, bo te wymiociny zaczęły z niego... Ja wiem, że to jest... Dobra, oszczędzę wam szczegółów. No i karetka przyjechała po jakichś chyba 20 minutach dopiero. I oni się wcale nie spieszyli. Ja myślałam, że będą biec, a oni szli tak normalnie. Ja jeszcze ich poganiałam, bo kiedy usłyszałam, że jedzie karetka, to zeszłam, żeby się upewnić po prostu, że drzwi są otwarte, że oni będą wiedzieli, dokąd pójść, pod który numer. I oni się wcale nie spieszyli. Ja ich poganiałam, powiedziałam, że on umiera, że możliwe, że on już nie żyje, że jest nieprzytomny, a oni sobie po prostu szli i mieli wyrumane. W tej pierwszej karetce przyjechało 3 paramedyków i może lekarz, nie wiem. Później przyjechali jeszcze jacyś dwaj, nie wiem kim oni byli, ale mieli takie jakby foliowe, białe uniformy i takie maski na głowie, także nie wiem, i oddychali przez jakieś rurki. Nie wiem dlaczego, czy to ze względu na COVID, nie mam pojęcia, o co chodzi. Później przyjechało jeszcze dwóch, nie wiem, czy lekarzy właśnie, czy paramedyków, i oni mieli napisane critical team, czy coś takiego. Oni już byli od takich właśnie krytycznych sytuacji. No i tam próbowali temu człowiekowi pomóc, próbowali jakoś tam go przywrócić do życia. No raczej jeszcze żył, skoro coś tam jeszcze robili, i robili to dosyć długo, myślę, że 20-25 minut. No i później już przyjechała policja i tej policji też było tutaj sporo, były 2 radiowozy. Słuchajcie, najgorsze jest to, że ja cały czas z tą dziewczyną, kiedy oni tam robili temu facetowi reanimację i tak dalej, nie wiem co mu dokładnie robili, bo ja już tam oczywiście nie wchodziłam, nie chciałam tam wchodzić. Ja byłam z nią na korytarzu sama. I wiecie, podałam jej wodę, podałam jej ręczniki papierowe, bo płakała. Ona powiedziała, że nie ma tutaj nikogo, ani rodziny, ani znajomych. Później też jedna pani z karetki zapytała się jej, czy ona też brała heroinę. Ona w ogóle powiedziała, że ten facet wziął całą torbę heroiny i że ona mówiła mu, że to jest za dużo, że on to brał codziennie, że też pił codziennie, że od rana był pijany. No i ta pani się jej zapytała, czy powiedziała, ta pani to w ogóle była, to było tak dziwne, to była dla mnie taka abstrakcja, bo ona powiedziała: kochanie, uspokój się, wszystko będzie dobrze. Dałaś mu to coś tam, to był zastrzyk w szyję, to było najlepsze, co mogłaś zrobić. I zapytała się, czy ona też brała heroinę, ona powiedziała, że tak. I zapytała się, czy ona się czuje dobrze, czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy chce z kimś porozmawiać. Ona powiedziała, że nie, że jest okej. Także słuchajcie, ja zawsze miałam jakieś takie trochę inne wyobrażenia o tej całej heroinie. Ja myślałam, że to jest tak, że człowiek sobie daje w żyła i w ogóle odpływa i jest w jakimś innym świecie. A ta dziewczyna, po prostu oni to wzięli razem i ona wydawała się normalna. W ogóle nic nie było po niej widać. W życiu bym nie powiedziała, że ona jest naćpana. W sensie to było coś strasznego. No później przyjechała policja, wzięli oczywiście moje dane. Ta dziewczyna od razu mówiła, że jestem tylko sąsiadką, że my się nie znamy, całe szczęście, bo jeszcze, wiecie, jeszcze ja bym była wmieszana, jeszcze by mi tu wpadli do domu i robili przeszukiwanie. Bo jej właśnie, Boże, jaki ten film jest chaotyczny, ale wiecie co, jestem tak, jestem trochę roztrzęsiona, jak o tym opowiadam nadal, mimo że minęły 2 dni. I później właśnie policja zabroniła już jej wchodzić do tego domu. Przynieśli jej kurtkę i czapkę i zabrali ją na posterunek. Powiedzieli, że nikt tutaj już nie może zostać. I oni to mieszkanie przeszukają.
No i kręcili, a później przestali i ja na szczęście już nie widziałam tego, jak oni te zwłoki wynosili, bo ja po prostu, jak tylko Róża wróciła, to spakowałam kilka potrzebnych rzeczy i po prostu uciekłam do koleżanki i tam spędziłam noc. Z chłopakami oczywiście, nie chciałam tutaj wracać. Później rozmawiałam ze sąsiadką z dołu i ona niestety widziała, jak oni te zwłoki wynosili, także chociaż no przynajmniej to mnie ominęło. No słuchajcie, koszmar, naprawdę ja nie myślałam, że to jest w ogóle niewiarygodne. Jestem kobietą, która tutaj została umieszczona w bezpiecznym miejscu, tak? Ponieważ ja i dzieci jesteśmy ofiarami przemocy. Natomiast sąsiadka jest to po prostu narkomanka, która sobie mieszka w socjalnym mieszkaniu. To jest, słuchajcie, coś strasznego. Tutaj też mieszka wkoło bardzo dużo Polaków i to są naprawdę tacy porządni ludzie. To są rodziny z dziećmi i tutaj no, też jest sporo narkomanów. No i także to miejsce jest po prostu okropne, beznadziejne. I ja teraz się staram, żeby po prostu jak najszybciej się stąd wynieść, dlatego że po prostu boję się, że ona będzie mnie zaczepiać. Ja jestem tego pewna, że ona będzie mnie zaczepiać. My tutaj już na pewno nikomu nie będziemy otwierać drzwi. Ja wychodzę z domu tylko wtedy, kiedy muszę i wychodzimy wszyscy razem. Nie chcę zostawiać dzieci samych, nawet na chwilę, nawet kiedy dosłownie wyjdę po bułki do sklepu. Nawet nie chcę Bartka zostawić, mimo że on już ma, wiecie, prawie 13 lat i no 12. No jeszcze nie prawie, ale a już jest duży chłopak i bez problemu mógłby sam zostać w domu. Ja w tym momencie po prostu strasznie się boję. No heroina to jest straszny narkotyk, to już jest taki najgorszy narkotyk i jeżeli ktoś bierze heroinę, to chyba... Ja czytałam różne książki, wiecie, na ten temat. Hera, moja miłość, dzieci z dworca zoo, sporo tych książek było. I to jest tak, że chyba po jednym czy dwóch razach człowiek jest już uzależniony i po prostu musi to zrobić, musi wziąć kolejną działkę. Jeżeli nie weźmie, no to czuje się bardzo źle, na przykład wymiotuje, ma halucynacje i właśnie wydaje mi się, że on już potem... Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach, bo ja nawet nie googlowałam, po prostu nie mam siły, nie chcę nawet wiedzieć. Nie mam siły nawet teraz, wiecie, myśleć o tym. Ale wydaje mi się, że to jest tak, że oni później już muszą brać tą heroinę, żeby po prostu czuć się normalnie. I być może dlatego właśnie ta dziewczyna, ja byłam tak zaskoczona, że ona jest w tym momencie po heroinie, bo naprawdę nic nie było widać. Także no, taka historia mi się przytrafiła. Jezu, mam nadzieję, że to nie pukanie do drzwi. No, ja naprawdę mam... No i możecie mi napisać, że jestem głupia i że nie wiem, możecie mi napisać, że ja się nie znam na ludziach i tak dalej i... Słuchajcie, nie, po prostu czasami to nie jest moja wina. Ja czasami przyciągam do siebie takich ludzi. Ja mam takich historii, no nie takich, bo ta jest chyba najbardziej hardkorowa, ale mi się w życiu naprawdę bardzo dużo dziwnych historii przytrafiło. Cieszę się, że w sumie teraz zaczęłam nagrywać takie osobiste filmy, a nie, wiecie, hole spożywcze. No, jest to fajne, że mogę się z wami tym podzielić. Zobaczcie, ja naprawdę nie miałam wpływu na to, że ją poznam. Tak naprawdę to nie była moja decyzja. Bo jeżeli ktoś puka wam do drzwi i mówi, że człowiek umiera i macie dzwonić na pogotowie, to nie mówicie mu, sorry, jestem zajęta, idź do sąsiada, tak? No. Ale wiecie co, mam teraz takie przemyślenia, że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny i że być może, nie wiem, tak miało być. To nie umarło dziecko, to nie umarł nastolatek, jakaś, nie wiem, ojciec rodziny, ani matka. To umarł człowiek, który po prostu sam wybrał taką drogę życiową, tak? To był jego wybór, że on brał tą heroinę i on wyglądał naprawdę strasznie. On miał na twarzy bliznę od kwasu. To było naprawdę coś strasznego, nie do opisania. No, także ja naprawdę sama nie wiem, co mam o tym myśleć. Być może ta sytuacja przytrafiła mi się po to, żebym ja była jeszcze silniejsza? Nie wiem, bo wiecie, co nas nie zabije, to wzmocni. No i rzeczywiście takie sytuacje mają jakiś tam wpływ na psychikę. Także nie wiem naprawdę. Serio, nie wiem, co się wydarzyło, ja po prostu tego nie ogarniam. Cieszę się, że mogłam się z wami tym podzielić. No i tyle. Widzimy się na kanale już niedługo.
Nie wiem, jaki będzie kolejny filmik. Bo ja właśnie w ten poniedziałek, korzystając z tego, że jestem sama w domu, chciałam nagrać unboxing kalendarza z czym, z woskiem, z woskami takimi zapachowymi. Także w poniedziałek miał się pojawić króciutki, miły i przyjemny filmik. No i nie pojawił się, ja dopiero teraz w środę jestem w stanie to jakoś w miarę ogarnąć i w ogóle Wam to nagrać. Także no, także może ten kalendarz nagram Wam jutro albo pojutrze, zobaczę, albo w ogóle sobie zrobię przerwę, żeby odpocząć od tego wszystkiego, bo czuję, że mam teraz dosłownie taką głowę. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Cieszę się, że mogłam to z siebie wyrzucić, że mogłam się tym z Wami podzielić. Przepraszam, że było to chaotyczne, no ale spójrzcie na to w ten sposób, że na pewno przypominało to właśnie taką rozmowę z koleżanką, a nie jakieś, wiecie, reżyserowane, zaplanowane story time. No, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się na kanale już niedługo.